O matko! Oj. Coś się dzieje? Musimy się rozmówić na osobności, ale to później. Że ja ze mną? Że ja z tobą, tak. O Boże. I ja, co, ja przeskrobałem coś? Interes, panie. Interesy, dobra. No, no i o, chcesz, Jackson, to możemy pójść na zaplecze tam porozmawiać. Nie, no w sumie możemy otwarcie. Tutaj? Dobrze. To ile tam potrzeba? Dużo. Dużo to znaczy ile? Tyle, żeby... Tyle, co na wesele. Jak będzie Malcolm, no to tak co najmniej z 300. No, tak mi się też wydaje, że tyle by było potrzebne. I może jakieś zniżka? I tak, wiadomo. Na 200 to takie, myślę, minimum. No słuchaj, to jakbyś tak chciał... No właśnie, bo tutaj powiedz, jak tutaj z cygaretami, jeszcze z cygarami, jak stoisz i z piwem. O właśnie. I jakieś inne napoje. Lemoniada, kawa dla kobiet. Ja ci tutaj zaraz wszystko wyliczę i będziesz wiedział, ile co trzeba. No i więcej musi trochę alkoholu, bo u mnie trochę mocniejszy był, także... No to nie wypada, żebym miał taki alkohol. Ale ty po weselu tego weselnego nie rozdawaj już. Znaczy nie, porozkradałem. Dobry. Ale ty żeś Jackowi ponoszdał. No, dla każdego buteleczka była przygotowana. No to słuchaj, to możemy zrobić tak, że na każdym piwie, na whisky, na petach i na cygarach mogę ci zejść 50 centów na każdej sztuce, a na napojach bezalkoholowych zejdę ci tak na 25 centów na każdym. No, dobrze by było, żebyś mi tutaj obliczył, nie wiem. Jak no tylko się? Musisz powiedzieć alkoholu, mi ile, no. Alkoholu. Po 200 na przykład. O, piwa to dobra już. Moim zdaniem alkoholu kupić więcej lepiej niż mniej, bo nigdy się nie zmarnuje. Zawsze zostanie, to jest długoterminowe, w razie czego, to wiesz. A jak jest po terminie, to lepsze. Lemoniada, kawa i woda to po setce na przykład. Dobra, już ci wyliczę w takim razie. Dobra, to wyjdzie w takim razie 200 sztuk. 200 piw? 200 whisky, to po 100 mięty, kawy i lemoniady. No to wyszło mi po przecenie dla ciebie 975, ale zróbmy 950. Ale tanio, ja bym brał. Wezmę, ale muszę nazbierać pieniądze. O. Dobrze. No to taki Arab i pół. No bo to mówię, policzyłem ci tak naprawdę to tak, że marże dla mnie na każdym alkoholu to jest po 50 centów, no i na każdym bezalkoholowym to mam marży 25 centów, nie? I jeszcze tam $25 ci zniżki dam, tak. Ja mówię, ja już mówiłem na początku, ja nie chcę zdzierać, ja chcę, żeby ludzie tutaj byli zadowoleni. Nie, no, na pewno możesz już zamawiać ten alkohol, dobra, te napitki, a ja po prostu ten doniosę ci na dniach pieniążki. Dobra. Bodajże mam połowę tego w banku. No to w porządku, no to trzeba będzie się wybrać w takim razie. O matko! Oj. Coś się dzieje? Matko bosko, co tu się stanęło? Nie podchodzi, ja byłem zamyślony. Ja byłem zamyślony. Co było? No ja nie, to się samo zaczął robić. No właśnie, to się samo zaczął robić. Alkoholu. Boże! No ja mam butelki, ale to nie ja, to się może, to nie ja. Może mi ktoś wytłumaczyć, jakim cudem wóz wybuchł? No mi się kurwa pyta, że on był zamyślony tym. Ja bronku powalił. Ja ci mówię, że alkohol. Co to jest? Ale on o kurwa, konie palą się! Ja pierdolę! Matko święta! Co to się stało? Ja nie wiedziałem, że to pożar Walentynę! Ja pierdolę! Ja to się kurwa gdzieś raz... Zderzyły się, dlatego wybuchły kurwa. Nie, bo ten wóz dopiero dojechał. Chyba dostawał jakiegoś alkoholu. Chyba spalił się wóz. Chyba nie. Dobrze, że nie do mnie, bo bym popłakał się. No. Ja tak stoję, patrzę, bum. No kurwa, całym salonem zaczęło. Chuj wie, o co chodzi. Bronie u rusznikarza spadły, kurwa. Ole jebie. Kurwa. Coś rudy jest. Jebane konie. Może ktoś to spali, żeby to znikło za tym cholera. Dobra, to ja mogę to dopalić. Jak matko boska. Panie Tomi? Słucham. Chodź, pójdziemy do salonu, dam ci te pieniądze. Dobra. Do skrytki. To może chodźmy od razu do banku, to tam. No dobra, to trzeba będzie chłopa w takim razie załatwić i przygotowania zacząć. No spokojnie, mamy tydzień jeszcze. Nawet troszeczkę ponad. Właśnie, panowie, potrzebuję pomocy. Tak? Bo potrzebuję właśnie przywieźć ten alkohol. A najlepszy taki by pasował do Tumbleweed, aż jechać po niego. Rudy, ty z tego co pamiętam, to masz ten większy wóz, nie? No właśnie nie mam już w ogóle. Nie
nie masz już w ogóle. No, zabrali mi. Bo na ten mały to trzeba będzie dwa razy jeździć. Ja mam tylko ten mały, chyba że we dwójkę byśmy na wozach pojechali. A nie wiem, mogę jechać, zawsze coś będzie się działo. Erik. Znaczy, no, potrzebuję tam eskorty, nie? Żeby na dwa wozy podjechać właśnie ze wszystkim do wesela, co potrzebne. Ale że pan Erik. Potrzebujesz jeszcze obstawy. Znaczy, no i wóz i obstawa, nie? Żeby po prostu do... Bo ja na razie bez wozu jestem. Ja mogę wam ten pożyczyć, jak chcecie. A masz pan duży? No mały tylko. Ile tam jest skrzynek, panie? A to pan Henryk? A to pan, witam pana. No, Holender kupę lat. Holender, ja pana nie poznałem, panie salami. Panie Henryk, masz pan wóz? Panie, sprzedałem tam to spierdolone. Ja pierdolę, no. Dwa razy już sprzedawałem go, panie, takim tutaj... chcieli kupić, tutaj stali przy drodze i machali mi i sprzedałem im ten wóz, wie pan. Cholera, no. Ja mam wóz. No to wtedy dwóch konno, dwóch na wozach byśmy podjechali i zgardeli. No to hopsiu, nie ma co się zastanawiać, idziemy po konie. Dobrze, to pan pierwszy wyprowadzi wóz, ja poczekam. Dobra, panowie, tak żeby każdy się przynajmniej na 24 metry słyszał. Dobrze, zaraz sobie tu rozrysuję na mapie. To jadymy. To gdzieś pan był, panie Henryk? Kurde, panie salami, miałem tyle roboty tam w dalekich krajach, panie, że naprawdę bardzo długo mnie tu nie było w tym Valentine. No to panie, powiem panu, nie wiem czy pan wie, ale salon kupiłem. O cholera, jasno to pan, ale bogaty się zbogacił na tym wozie, pewno, na tych wozie. No, żebyś pan wiedział. Nie, ten cholerny rzeźnik zawsze oszukiwał, mówię pierdolę, nie sprzedaję już. Nie, no może chce pan robotę, bo barmana szukam. A panie, zawsze możemy się jakoś dogadać, panie. No. Panie salami, a jak to się stało z tym salonem? Jak to fajnie funkcjonuje? No, powiem panu, mam takiego jednego stałego klienta. Normalnie żywa reklama. To ciągle najebany chodzi. Pierwszego dnia cały zapas mi wykupił. No ja pierdolę, to ja już go widzę. To on tam leżał chyba pod tym barem. No i trochę wypił i sobie schował dużo. A, no. Ale ważne, że zapłacił. Ważne, że zapłacił, nawet zniżkę dostał. Najlepsze jest to w tym, że pieniądze to nie były jego, no. Tak, wszystko kupił za nie swoje pieniądze. No to nie jest aparat z niego, panie. Dobra, idę dogadać dostawę. Dobra, jak coś to pan woła. Dobrze, ja tylko spojrzę, czy na pewno jest. Dobra, zgadza się. Musimy podjechać tutaj wozami na tył, bo tutaj są skrzynie przygotowane dobrze. Dobra, to pojedynczo tymi wozami w takim razie. A tutaj z tych skrzynek. Dobra, to bierzcie w takim razie butelki. Podjedź pan, panie Erik, troszeczkę bliżej tym wozem. Dobrze. To będziemy od razu podawać i ładować. Może wie pan co? Może tak zróbmy, że pan pojedź prosto i po prostu pan sobie tutaj nawrócisz tyłem. Ja tutaj wycofam. Dobra, radę. No to już. Chyba wystarczy czy jeszcze. Dobra, łap pan butelki, ładujemy. No i ostatnie. Dobra, to teraz wyjedź pan tym wozem trochę dalej, ja wjadę tym moim. Powolutku, żeby nic powolutku, nie rozbić. Powolutku, tak. Tutaj trzeba uważać teraz. Weź pan może tam przy tych schodach stań. Ja bym to przysłonił czymś dla pewności. Zaraz się dowiem tutaj, czy ma jakieś koce. Dobra, ostatnie butelki. Dobra, zapytam się jeszcze, czy jakie koce ma. To teraz do tego drugiego wozu jeszcze. No dobra, no to mamy. Tobie, a kiedy u ciebie ślub? To najpierw to kobieta musi być. No tyle kobiet w mieście, a ty... Ale która by mnie chciała, no? Czas zdobyć. No to druga sprawa, panie salami. No. Druga sprawa, cholera. Która by pana chciała? Myślałem, że na salon wyrwie, a tu nic. Panie. Salon tu nie wszystko. Ja wiem. Ta nowa co była, ta Jane z tym bratem. To no też zakomplementowałem, to nie wiedziała jak zareagować, spierdoliła i o. No to może się jej podoba, dlatego miała problem. No nie, no podniosła ręce i tak normalnie jakby czy głupa usłyszała. Aż mi się przykro zrobiło. A nie wiem, czy znacie tą panienkę Phoebe. Rudy, może twoja rodzina, bo to też taka rudowłosa. Tak? Nie no. A Lili? Nie, Lili raczej nie. Siostra Aneczki to miał przejebaną szwagrową. Ja wolę mieć spokojne życie. Oczywiście do panienki Lili to tam nic nie ma bardzo w porządku, kobita, ale jakoś tak nie w moim guście. Ej, to mi nie ma, ja to jak życie kawalera. O, ta, i ręce na zmianę. A, prawa, lewa, cholera. Ale co zrobić? Tak se pozdradzam najwyżej w życiu, kurwa mać. Panie Tomido, zawsze jakieś słówko dobre można opadu powiedzieć, przecież żadnego złego bym raczej nie znalazł. Oprócz tego, że magazyn chciałem robić, cholera, ale to kobity niechętne, no, ale... także chyba to tylko marzeniem zostanie. O, tak jak u mnie, panie. Salami biznes, no niestety kobiet nie było, jeździłem po całym kraju, no ale nie znalazłem takich, wie pan, zdrowych przynajmniej. A, bo pan chciał, rozumiem, kurtyzany, tak, mieć? Ta, dokładnie. Nie, no panie. Panienka Trudy, panie salami. Nie miałem okazji jej poznać nawet.
Nie wiem, kto to jest. To jest ta, co gazety pisze, ta? Słyszałem. Mm-hmm. A jaka ona taka normalna, czy... Normalna się wydaje bardzo. Ma swoje zasady, tak, tak się wydaje. No, no to chyba... zobaczymy. No jakbym taką sobie poderwał, to miał darmową reklamę w gazecie. Cholera, trzeba będzie się zatrzymać. Chyba tak właśnie myślę. No teraz Jacksona ślub. Ciekawe, kiedy u Wyatta. Laski Wyatt. No mi się wydaje, że... Suzy. Ostatnio coś dużo jeździ. To co, ona tego swojego Colta już tam rzuciła? Ale tego to nie wiem, no. Ona to co chwilę z kimś jeździ. No to ja bym uważał, jak to nie wiadomo, czy jest z nim, czy nie jest. A to też by źle świadczyło, jakby tak nagle była z Coltem cały czas i teraz nagle Wyatt. I to taka rozwiązła by ta panienka była. Może panienka Suzy ma takie miłości do szeryfów? Może ciągnie do odznaki. Cholera. Że jak pójdzie na garnka? Nie, na garnka to chyba nie. Znowu padł. Cholera, się nam trafiło. Daleko mamy do Blackwater? Nie, tutaj już widać. No, to chyba się zatrzymamy, przeczekamy te opady. Ale się ciemno zrobiło. O, cholera. Żeby nas nie pierdolnęło czasem. No. To może by i tu nawet do stajni wjechać, bo... No, do stajni trzeba wjechać. Tam od strony miasta jest i wjazd i od strony rzeźnika. A to tu możemy śmignąć, o. Bo zdejmujmy te... Koce, zawieszajmy, żeby przeschły trochę. Kurde, panie Salami, ale pan ma ładne okulary. A, dziękuję. Nie, no na pewno jakaś panna poleci na pana. W tych okularach to pan wygląda. No, zobaczymy. A nie, no nie, na pewno już pan nie będzie kawalerem, cholera. Bardzo ładnie pan ubrany, widać, że... Matko Bosko, myślę, wie pan poderwie. Nie, panie, na pewno nie. Panie, ale pan teraz to jak pan powie... Dziewczyna pana zobaczy, bo nie dosyć, że pan ubrany, no to jeszcze cholera, ma pan swój biznes, bar. No zobaczymy. Może będzie, może nie będzie. Jeszcze widać, no, pada. Ale już się wypogadza z tego, co widzę. Tak samo niebo też się czyste robi. No to możemy się zbierać powoli. Matko Bosko, kocy zapomniałem. No to co, teraz kierunek Walentynę już, nie? Walentynę. Jak najbardziej. Tak. No i teraz chwilę postoimy. No ale to już jest ostatnia prosta. Oj, chyba dobrą kolejkę wiszę wam. Nie no, nie trzeba. No jak to nie trzeba? Trzeba. I mi się wydaje, czy Rudy wszedł do pociągu? Wszedł? A po co wszedł do pociągu? Nie wiem, pozwiedzać. Ale przecież pociąg zaraz pojedzie. No i Rudy pojechał. O, wybiegł. Wystarczyło poprosić i od razu pojechał. Dobra, to podjedźmy w takim razie na tyły. Dobra, to wrzucamy. Już chyba końcówka. No już ostatnie. No i ostatnie. No i super. Witam pana. Uszanowanie. Panie Jimmy, gdzie jest pana siostra? W hotelu, a o co chodzi? A bo chciałem państwa wziąć i ten, właśnie słyszałem o robocie. Potrzebuję kogoś do zbioru cytryn. Cytryn? A opłacalny biznes? No, zależy ile pan będzie sobie życzył za to. Bo ja potrzebuję, bo robię przygotowania do wesela. Jakie wesele? Wesele szeryfa Jacksona z panienką Aneczką. Byliśmy kilka dni temu właśnie po alkohol, pojechaliśmy i teraz wróciliśmy. No i teraz zostało mi tylko nazbierać mięty, nazbierać kawy, przygotować trochę. No i rozumiem. Cytryny. Pan powie, gdzie te cytryny się zbieracie, to trzeba z panem pojechać. I to pola. Trzeba ze mną pojechać. Niedaleko Rhodes właśnie rosną. Nie wiem, drzewa cytrynowe. W hotelu właśnie. No, we trójkę za wiadomo, będzie łatwiej zebrać. Ja wiem, że państwo są nowi w mieście, to pomyślałem, że jeżeli państwa interesuje jakaś taka forma zarobku, to. No tak, tak. No jeśli panu się śpieszy, to możemy pójść do hotelu, zobaczyć coś z siostrą. Dobrze. Bo ona zazwyczaj to tak lubi sobie odpocząć po pracy. Sobie jak nie? Tam się ten ci biznes. No właśnie, dobrze się kręci, jak zamówienie dostałem porządne, no to... A, no to... Coraz więcej tych ślubów, pierw był jeden, teraz kolejny. No właśnie, typuje. Dlatego dobrze trafiłem w sumie. No i chyba w tym pokoju powinna być. Jane? A może w innym. Tyle tych pokoi, że człowiek może się pogubić. O matko... Nie wiem, co się z nią stało? Uciekła! O matko... Co z tą... No, a, cholera... Nawet mi nic nie powiedziała... To będzie tutaj. Widzę, że jakieś sekrety ma przede mną. A to państwo sobie tak wszystko mówią. No, myślałem. Ale jak widać tutaj, skoro ucieka, to ma jakieś inne sekrety. Chociaż się domyślam. Tutaj już pewien pan się wokoło niej kręci to. A jaki? Pan Nikolas. A. Łazi jak cień, jak grzeb. A to wie pan co, to może z Nikolasem na polowanie pojechała, bo przed chwilą Nikolas mówił właśnie, że jedzie na polowanie. Tylko mi nic nie powiedziała i to aż dziwne, więc coś tutaj się chyba szykuje. Panie grabarzu, proszę nie wyzywać. Na to chodzi. To trudno, dobra. No pan wybaczy tutaj, no. No to może pan po prostu chce ze mną jechać. Wie pan co, teraz najbardziej w sumie bym chciał siostrę znaleźć i się no to jak tam pan uważa w takim razie? Dobra.
Nie wiem, o co chodzi nawet. No najmocniej pana przepraszam za taką sytuację. W porządku, no rozumiem, no. Są sprawy ważne i ważniejsze. No to w takim razie życzę, żeby siostra się znalazła. No, dziękuję. Szanowanie. A witam, witam. O, dobrze, że pana widzę, cholera jasna. Aj, to co dobrze, że tak mnie pan widzi? Jakaś sprawa? No, sprawę mam tutaj, cholera, bo... No, jako że tutaj niektórzy z szeryfów chcieliby być od czasu do czasu czymś nagradzani i jeden zasugerował dość... jakby to powiedzieć, no, przyjemną nagrodę dla siebie. To znaczy? Ale tu właśnie muszę się z panem, panie Salami, rozmówić, no bo pan teraz zarządzasz tym przybytkiem zabawy i uciechy. Nie wierzę, nie wierzę. Więc, no, tutaj taka sprawa by była do pana odnośnie kurtyzan tutaj. To znaczy? Żeby dla pana garnka jakoś tutaj jako... szeryfa zasłużonego raz na jakiś czas jakąś zniżkę dać. O matko. Mówił, że wolałby zamiast premii to dostawać jakiś taki no bonusik w kwestii obniżki cenowej czy panie, coś to zrobimy tak. Pan pójdziesz się kąpać, a ja panu wrzucę jaką do wanny. Jacksonowi już tak zrobiłem, zadowolony. No był. Nie, ja dziękuję. Ja nie dziękuję. Byłem zadowolony. Mi nie potrzeba. Natomiast no garnek tutaj, no już te wszystkie kurtyzany, no to na jego widok to wręcz... Uciekają. No właśnie, o dziwo nie. Nawet się witają, a oni każdą z imienia, nazwiska i to jeszcze z takich detali wymienia, że no jestem wręcz zaskoczony. No po prostu... A taki bogobojny. Klient na pewno regularny, no. Jak on to kiedyś twierdził, no już. Żony nie ma, to już mu wolno. No to... panowie, jak chcecie, no to korzystajcie, no. To znaczy, no tutaj... tutaj ewidentnie, ja oczywiście... No i pan na początku tam, zaczął mówić w imieniu tak jakby... No właśnie, szeryfów pan użył tutaj liczby mnogiej, no to... Tylko... No to liczba mnoga, a pojedyncza osoba to trochę się przeczy, no nie uważa pan? To znaczy, nie, bo rozmowę zacząłem jako o szeryfach, ale później sprecyzowałem, że chodzi tutaj o garnka. No, wysunął taką prośbę, no... Więc tutaj jako jego. Jak będzie chciał bezpośrednio coś ode mnie, to niech się bezpośrednio do mnie odezwie, a nie chcę, ale żeby to przez. Właśnie, nie, ja nie chcę, żeby przez panów, bo jeżeli będą jakieś niepomówienia, to później jakiś łańcuszek kłamstw zrobi, a ja nie chcę w tym czymś takim brać udziału. Także proszę go bezpośrednio do mnie odesłać. Ale to wtedy nie będzie tego można zaliczać jako formy nagrody za zasługi, więc. Wie mi się pan, wydaje, że będzie można. A kto to ustala, czy to są. Kto to ustala? Trzeba było kurtyzan pytać. A pan Tomic się boi, że my próbujemy tutaj żarty jakieś stroić. No nie, no, ja mówię tutaj z panem jak najbardziej poważnie. Do dzisiaj dostałem pismo od garnka, o dziwo umiem pisać, z taką prośbą, no, że on zamiast premii finansowych to by wolał tutaj no, w kurtyzanach się rozliczać. No, no tak jak już mówię, no niech się do mnie odezwie. Ja pana garnka znam, zawsze mogę tam... przychylniej spojrzeć na pewne rzeczy. No ale to wie pan, panie Salami, no, ja im te premie tak jakby póki co jeszcze nawet z własnej tutaj kieszeni wypłacam, jeśli któryś tam zasłużył, więc no i tutaj również bym musiał tę ewentualną zniżkę, no nie chcę, żeby pan był w jakikolwiek sposób stratny, więc no wolałbym to pokryć, no to na przykład. A on niech ja ma. Wiem jak to będzie. Po prostu pan Tomi będzie mu robić premię. Jezu, bo... dobrze, że dodałeś. Wydawać premię no. Może lepiej będzie brzmiało, o, bo właśnie. Robić to. Wybacz. O, właśnie. No, potem będziesz się udawać do Wyatta i on będzie tą premię, że tak powiem, ten dodatek, rabat, nie wiem co to ma być, o tak, oddawać. On coś tak, oddawać. Chyba, tak, wspomniał o rabacie, tak, żeby tu zniżki, no, o ale... zniżki, żeby załatwić mu zniżki. No w porządku, no, jeżeli... no to już jak tam panowie szeryfowie sobie dogadają. Nie my, oni. On, co? Garnek. Aj, wy coś kręcicie, panowie. No nie kręcimy. Ja bym chciał jeszcze z garnkiem porozmawiać. Wpisać na to. Ta, oficjalny dokument przybity garnkiem. Dobra, bo jeszcze uwierzę. Nie, dacie go do mnie, ja se z nim pogadam, nie będzie problemu. No. Załatwiać coś za kogoś to jest tak trochę niefajnie. No ale to właśnie ja nie załatwiam za niego. No, panie Salami, my się ciągle nie rozumiemy. No, nie próbuję pana zrozumieć, tylko coś to nie idzie. No bo nie wiem, bo tak pan trochę motasz się w tych zeznaniach. No ja panu jasno mówię, że no, chciałbym wykupić jakąś formę zniżek tutaj, które mógłbym wtedy przekazać dla garnka.
w ramach jakichś, załóżmy tutaj, no, nagród za zasługi. Czyli pan chcesz po prostu opłacić kurtyzany z góry, tak? O, na przykład. Tylko to właśnie tak, to trzeba by, no, jakiś... Ja to nie wiem, nie korzystam z tego przybytku, więc no, nie wiem, jak to tam wychodzi cenowo, ile to ten garnek tam wytrzymuje i ile on tych kurtyzan potrzebuje. No. No to niech pan w takim razie zbada teren, bo jak panu na przykład policzę, nie wiem, 30 od jednej, a on tak 5 spekuluje. A tam ostatnio chyba z 5 czy 6 wyszło i on... No właśnie, witał. Także niech pan się tam zorientuje lepiej. A to w sumie, o dobra, nie, to tu ma pan salami rację. No, ja mówiłem, ja nie chcę być jak tamten barman, który by poszukiwał ludzi na pieniądze, tylko no, żeby ludzie korzystali z tego salonu, tak? I żeby no, nie zdzierać z nich. Także niech pan sprawdzi... Jak rynek bada właśnie garnek, czy jest więcej zapotrzebowania niż towaru, no. Czy ja wiem, czy to będzie ciężka rozmowa, znaczy, o ile w ogóle jakakolwiek rozmowa z garnkiem może być lekka. No dobrze, w takim wypadku to ja najpierw ustalę tutaj zapotrzebowanie garnka ewentualne, no. No wiadomo, że nie będę mu pokrywał tutaj do codziennych zabaw, no ale pojedyncze wypady jeszcze, jak mówię, jak będzie miał zasługi chociaż, no. Na razie to raczej w drugą stronę on idzie. Wczoraj jakiegoś tu Meksykańca kazał podobno po mieście ścigać, czy się chłop się żalił, że go z lasem ciągali. A to coś słyszałem, No właśnie, no ale póki co jeszcze go nie ma gdzieś. Uszanowanie, panie Billy. A witam panu, witam. Witam. Właśnie, Jackson, miałem powiedzieć, że już sprowadziliśmy alkohol do miasta, zostały tylko już napoje bezalkoholowe. O, bardzo się także cieszę. Za niedługo już będę wybierał się właśnie po cytryny, po miętę i kawę. Dziękuję ci. Chociaż nie musisz się aż tak śpieszyć, jeszcze został no ponad tydzień. No wiesz co, wolę, żeby... No alkohol to mówię, no nie zepsuje się, a wolę mieć, żeby wszystko już przygotowane na wszelki wypadek, żeby... Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, bo może nagle więcej obowiązków dojść, a tak to na ostatnią chwilę będziesz załatwiał. Po co to? W sumie tak. Ja jestem taką osobą, że woli z zapasem przygotować się. Co ma zrobić jutro? Zrób dzisiaj, tak? Dokładnie. O, ale w sumie można by sobie przerwę zrobić. Panowie, zapraszam do salonu, może ktoś chętny na kolejeczkę pierwsza na mój koszt. No to jak tak sprawa staje, to oczywiście, że pójdziemy. No to zapraszam w takim razie. Dobrze, proszę bardzo. A to panie salami, ja to bym jednak kawę poprosił, bo alkoholu raczej nie wolę nie używać. Dobrze, to za momencik. A ja poproszę ten alkohol za darmo. Tak. Dobrze, proszę bardzo. O, dziękuję bardzo, dziękuję. Duży problem, bo nie wiem, czy nie doszło czasami do porwania mojej siostry. Tutaj wszystkie jakby dowody i ślady prowadzą do pana Nikolasa. Nikolasa to ja nie widziałem bodajże z... A ja dziś go widziałem. Tygodniu. A ja właśnie kręcił się widziałem, się jak panienki. Cały czas za panienką chodził. Na kroki nie odstępował. O? Ale ten o, Nikolas? Tak, o ten Nikolas. Jezus Maria, znowu? Znowu. On nie wyjechał stąd. Przecież się kręci codziennie w mieście. Czy już była podobna sytuacja, skoro znowu? Nie, ja nie przypadam po prostu za nim. No ja też. I to znalił bardzo. Znalił się do Aneczki. Kolejne. No nie też? Mhm. Jezu Chryste, no już to chyba do każdego.